Przeżywamy dzisiaj uroczystość objawienia Pańskiego. To słowo objawienie pada w drugim czytaniu dzisiejszym, wziętym z listu do Efezjan. Paweł mówi, że jest człowiekiem, któremu przez objawienie została oznajmiona konkretna tajemnica. Z objawieniem mamy do czynienia właśnie wtedy, kiedy człowiek może poznać to, co jest tajemne, to, co jest ukryte. To jest bardzo pięknie zawarte w samym słowie. Polskie słowo objawienie, ono oddaje greckie słowo apokaliptis. Dzisiaj, jak ktoś słyszy słowo apokalipsa, to ma przed oczami sceny z filmu pokazującego wojnę w Korei. Tak? I wszyscy widzą przed oczami najokrutniejsze rzeczy. Apokalipsa jest synonimem jakiejś zagłady, jakiegoś wielkiego nieszczęścia. Nie? Kompletnie obok podstawowego znaczenia tego słowa. Kalipto znaczy tyle, co zakryć. Apokalipto znaczy odsłonić to, co zostało zakryte. Odsłonić to, czego nie widać. Kiedy święty Jan pisał Apokalipsę, bardzo potrzebował tego odsłonięcia, nie? Ponieważ to, co widział, było straszne. To, co widział, to było prześladowanie. Sam był zesłany na wyspę Patmos, widział Rzym, który się pastwi nad chrześcijanami, skazuje ich na śmierć w kopalni. Widział Rzym, w którym papież jest topiony w morzu z kotwicą przy szyi. Nie? I jak widzisz takie rzeczy, to musisz się pytać, co się dzieje pod spodem, bo inaczej nie poradzisz sobie z tym, co widzisz. I on przeżył apokalipsę na tej wyspie Patmos, to znaczy Bóg jakby odsłonił to, tę pierwszą warstwę, która w spojrzeniu jest straszna. Nie? Po to, żeby Jan zobaczył, ale pod tym wszystkim dzieje się coś zupełnie innego, inna historia. Dzieje się czas, który Bóg trzyma w rękach. I dobro zwyciężyło już. Dobro zwyciężyło już. Nie widzisz tego, a to Bóg ci musi odsłonić, żebyś to mógł zobaczyć. Nie? To jest apokalipsa. I kiedy chrześcijanie szukali słowa na opisanie objawienia, już słowa łacińskiego, znaleźli właściwie dokładną kalkę, czyli revelatio. Revelatio znaczy tyle, co zasłonięcie. Revelatio znaczy odsłonięcie. Jest tam taki jeszcze, jest taka dodatkowa emocja, to może panie będą pamiętać. To jest ten moment revelatio, to jest odsłonięcie tej zasłony, za którą się kryje pani młoda. I naraz jak odsłaniają ten welon z jej twarzy, to mężczyzna jest wreszcie w niebo wzięty. Dokąd widział te zasłony, to tak sobie się czuł. Ale kiedy została odsłonięta, to wreszcie widzi to, co kocha. Nie? Więc w tym rewelacją jest jeszcze właśnie dodatkowa emocja, że to, co poznajesz, co było zakryte, jest warte miłości, jest godne miłości. Odkrywasz, widzisz wreszcie to, co kochasz. Nie? Więc Paweł mówi, że czegoś takiego doświadczył. Przez objawienie, tam jest właśnie to apokalipsis greckie, przez objawienie została mi oznajmiona ta tajemnica. No i najbardziej frapujące jest, tak myślę w tym słowie, to o jaką tajemnicę chodzi. Jaka tajemnica została właśnie Pawłowi odsłonięta? Że poganie są
współdziedzicami, współuczestnikami ciała. Takie sobie tłumaczenie. Tam jest właściwie współciałem. Są współciałem z nami. I są współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. A apokalipsis dnia dzisiejszego, tak jak Paweł przedstawia to objawienie, to jest odsłonięcie prawdy o człowieku. Mówimy objawienie pańskie. To święto dzisiaj też objawia wiele z Boga. Nie? Ale ten tekst Pawła mówi, to święto objawia nam nie tylko prawdę o Bogu, ale odsłania nam też prawdę o człowieku. O jakim człowieku? O takim, którego nazywamy poganinem. Poganie. Co nam to święto mówi o poganach? Ano mówi, że Pan Bóg pokazuje im gwiazdę, którą ich prowadzi. Tak? To znaczy, że Bóg dla pogan ma swoją własną drogę i prowadzi ich do siebie swoimi sposobami, swoimi znakami. W każdym razie jest w ich życiu obecny. Jest w ich życiu tak obecny, że mogą bardzo zawstydzić lud Boży. To jest to, co zawsze mnie uderza w tej Ewangelii. Tak? Pytanie, skąd oni przyszli, bo to zależy, które czytanie weźmiemy pod uwagę. Tak, jak weźmiemy to pierwsze z Izajasza, to oni się schodzą z trzech kierunków. Jeden przychodzi daleko z dalekiego, ze wschodu, tam właśnie z Babilonu. Potem cała tradycja chrześcijańska mówiła, że cała trójka stamtąd przyszła. Przedstawiano ich jako Persów. Ale Izajasz mówił też, że przyjdą do ciebie takie ludy, które ci przywiozą skarby na statkach. Nie? Na statkach to przywozili skarby do ziemi obiecanej Grecy, Fenicjanie. Taki kierunek, nie? Ale jeszcze będą ci, co na wielbłądach przyjdą, tam z Saby, no to Egipt i Półwysep Arabski, nie? I wszyscy się zejdą. Poganie z tych wszystkich kierunków przychodzą do ziemi obiecanej. I im ta droga jakaś niestraszna, nie? Przyszli do Jerozolimy, z Jerozolimy do Betlejem jest rzut beretem. W Jerozolimie posłuchali, tamci poszli, a ci jak siedzieli, tak siedzieli dalej. Mając pełną wiedzę, nawet ich pouczyli, no na pewno jest w Betlejem, bo nasze książki o tym mówią. Możecie mieć taką książkę. Ksiądz Waldek tak bardzo to ładnie zrobił. Powiedział, oto Słowo Boże. To nie jest Słowo Boże, to jest lekcjonarz. Słowo Boże to macie w uszach. Oni też mieli lekcjonarzy. Nie mieli Słowa Bożego w uszach. Dlatego jak siedzieli, tak siedzieli. Mimo tego, że mieli przed oczami taki znak. Trzech mędrców, którzy przewędrowali setki kilometrów. Tych nie było stać, żeby się ruszyć te 10-15 kilometrów wszystkiego. Co więcej, to dzisiaj papież mówił, wiem od księdza Łukasza, bo ja nie miałem możliwości posłuchać, ale ksiądz Łukasz słuchał. Nie? Ci trzej uczą adoracji. Nie? Oddali mu pokłon. Nie? Uczą adoracji. Poganie uczą adoracji. Pokazują taką relację do Boga, nie, że klękasz przed Nim, bo On jest dla ciebie ważny. Jemu przyznajesz pierwszeństwo. Nie ty się liczysz, On się liczy. Jakbyś mógł, całowałbyś Go w stopy. Więc mamy dzisiaj takie objawienie. To znaczy, nie wiem, czy łatwo jest to zobaczyć, co w poganach. Jaka jest ta zasłona, którą mamy na oczach,
że Bóg musi nam to z oczu zedrzeć, żebyśmy popatrzyli na tych ludzi inaczej. Nie? Wiecie, czego takiego doświadczył Paweł, bo mówi, to mnie zostało dane. Mnie to zostało dane i on to czyta jako niesłychaną łaskę, że Bóg przez odsłonięcie pokazał mu prawdę o tych poganach. Nie? Co on mu zdarł z oczu? Jaką tę zasłonę usunął? No, można ją na wiele sposobów czytać, tę zasłonę. To jest to, co ci się wydaje, że wiesz o ludziach. Albo jeszcze bardziej to, co ci się wydaje, że wiesz o sobie. Z tym, że Paweł prowadzi nas do myśli o wiele poważniejszej i o wiele bardziej zobowiązującej, bo tak naprawdę, Boże kochany, to możemy się zgodzić, że Pan Bóg działa w życiu każdego. I to jeszcze nic nie kosztuje, żeby się na to zgodzić. Ale Paweł mówi, nie, poganie są współdziedzicami, są współciałem i są współuczestnikami obietnicy. I tam jest to trzy razy to współ. Nie chodzi o to, że w życiu tamtych ludzi Pan Bóg działa, tylko że to, że w ich życiu działa, łączy ich ze mną. I że jesteśmy, tak jak to tutaj było powiedziane w środku, jednym ciałem. To nie jest takie proste. Tu ta zasłona jest bardzo mocna. Przyszli z Babilonu. To już gorzej być nie może. Babilon to jest świat obcy Bogu. Babilon to jest symbol bałwochwalstwa. Babilon to jest miejsce, gdzie dwukrotnie Żydów wysiedlano z ziemi obiecanej. No dobrze, a jak jeszcze przyszli ten jeden z Grecji, tak? Dwa wieki przed Jezusem Grecy zgotowali Żydom w ziemi obiecanej straszną historię i prześladowanie, i wynaradawianie, i pozbawianie najbardziej elementarnych praw wolności religijnej. Nie? Ten, jak z Egiptu przyszli, taki sam kraj niewoli, tyle że 13 wieków do tyłu. Znaczy, przyjdzie ten z Babilonu, przyjdzie ten z Grecji, przyjdzie ten z Egiptu. Przyjmiecie go, otworzycie mu drzwi, wpuścicie go do domu, powiecie witaj, bo jesteś z tego samego ciała, bo jesteś mi tak ważny i tak bliski jak ręka, jak noga, jak oko. Bez ciebie nie potrafię widzieć, nie potrafię chodzić, nie potrafię nic zrobić. Bez ciebie jestem niesprawny. Kiedy ja wiem, że to jest mój wróg, to się tak bardzo łatwo mówi. Dzisiaj jest święto przyjęcia pogan do kościoła. Otwórzcie sobie 10 rozdział Dziejów Apostolskich i poczytajcie, jak było łatwo przyjąć pogan do kościoła. Jak Piotr szedł wezwany przez Pana Jezusa, pójdziesz tam do Korneliusza. Nawet mu nie powiedział po co, bo jakby mu powiedział po co, to by nie poszedł. Przyszedł i mówi, jestem, boście mnie wezwali. O co chodzi? O co chodzi? A Korneliusz był równie bardzo zmieszany jak Piotr. Nie? Rzymski oficer. Dowodził oddziałem armii okupacyjnej i teraz ma przed sobą tego Żyda. I o co on go ma prosić właściwie? Jaki ma tytuł, żeby go prosić? Piotr opowiedział o Jezusie i Duch Święty zstąpił. Czasami się śmieję, mówię, bierzmowanie przed chrztem. Bo jak Piotr zobaczył, co się stało, mówi, kto teraz może odmówić im chrztu, skoro Pan im udzielił Ducha Świętego? Kto im może odmówić chrztu? No fajnie, wydarzyło się, wrócił Piotr do domu. Myślicie, że wszyscy w Jerozolimie powiedzieli, jak dobrze, że przyjąłeś pogan do kościoła, to... Wszyscy mu mówili, wszedłeś do domu poganina i jadłeś z nim. Jakim prawem? Jakim prawem?
objawienie, to znaczy Pan Bóg musi zdjąć z naszych oczu zasłonę. Żeby nam pokazać, co za tą zasłoną się kryje, jakie piękno w człowieku, którego uważam za swojego wroga. Jakie piękno, jaka... Nie, co jest w nim godne miłości. Nie? W człowieku, który dla mnie jest obcy, który do nas nie należy. Nie? Można by powiedzieć cały wykład historii Kościoła, ale wyszlibyśmy stąd za 3 godziny. Nie? Ile razy to się działo, tak? Do dzisiaj, jak otwieracie podręczniki do historii Kościoła, nie. Oświecenie, nie. Wcielone diabelstwo. A ja wiem. A taki biskup wzorowy, oświeceniowy w Polsce, który się nazywał tak jak król Poniatowski, nie. W każdej parafii kazał założyć Bractwo Miłosierdzia. W każdej parafii Bractwo Miłosierdzia. Żeby się skończył taki moment, który dzisiaj mamy na co dzień. Nie? Wędrówki biednych ludzi od kościoła do kościoła. Nie? O zupę, o herbatę, o grosz, nie wiadomo o co, o ubranie. Nie? Dlaczego oni mają chodzić? Oni znikąd nie pochodzą. Nie ma parafii, w której się urodzili. Nie ma proboszcza, który ich zna. Przecież każdy z naszych małych światów ma swoich biednych. Pytanie tylko, czy oni się tam odnajdą. Taki oświeceniowy biskup mówi tak. W każdej parafii Bractwo Miłosierdzia nie musi być Bractwa Świętego Rocha. Nie musi być Bractwa Świętej Pelagii. Nawet, o zgrozo, nie musi być Bractwa Świętej Eucharystii. Zróbcie Bractwo Miłosierdzia w każdej parafii. Czegoś ich nauczył? Okropny oświeceniowy biskup? Nie chcę zamieniać kazania w wykład, ale to jest historia po historii. Znaczy raz po raz Pan Bóg nas w naszych dziejach, naszego Kościoła zderza z tymi wszystkimi izmami. Tak? Albo aniami, oświecenie, tak. Ale potem jest liberalizm, a potem jest modernizm, a potem jest postmodernizm, a potem jest jeszcze wszystkich izmów 500, tak. I my doskonale wiemy, że w tym nie ma nic Bożego. A może trzeba dzisiaj przeżyć rewelację. Może potrzebujemy, żeby Bóg nam zdarł zasłonę z oczu. Znaczy, żebyśmy zupełnie się nauczyli inaczej patrzeć na ludzi. I odkryli pod tą zasłoną twarz kogoś, kogo kochamy. Pawłowi została objawiona ta tajemnica. Tajemnica działania Boga w życiu ludzi, których nazywamy najchętniej poganami. Pogana. A to jest pewnie tak, że jak poznamy prawdę o Bogu, który się wciela w Jezusie Chrystusie, to konsekwentnie z tym przyjdzie objawienie prawdy o człowieku. Ja nie mam potrzeby więcej mówić, a wy chyba już nie macie potrzeby więcej słuchać, więc amen. Wierzę w jednego Boga.